Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Dararegor, a co oglądacie, moi drodzy, jest to Doki Blue Skies! Czyli, moi drodzy, nasza przepiękna i przecudowna przygoda z naszymi cudownymi kobietami. Ale czy wszystkimi? No właśnie, moi drodzy, czy wszystkie kobiety w Doki Doki są cudowne? To już zależy od każdej osoby z nas, bo nie każdy będzie uważał, że jedna taka Natsuki albo Sayori jest cudowna. A niektórzy będą musieli wszystkie stworzyć wielki, cudowny harem. Różne są osoby, moi drodzy, ale zobaczmy, co nam dzisiaj gra pokaże. I pamiętajcie, jeśli odcinek wam się podoba, załapkujcie, skomentujcie, zasubskrybujcie kanał, bo to naprawdę pomaga. I bardzo się cieszę, widząc waszą aktywność pod filmami. Naprawdę dziękuję wam, że jesteście. Dzięki za zaproszenie, Dararegor. Nie ma problemu. Dzięki, że przyszłaś. Zawsze przyjdę. Pa, Dararegor. Pa, Natsuki. Pa, Sayori. Do zobaczenia później. Po tych słowach Sayori wychodzi przez drzwi i kieruje się do domu. Zostaliśmy sami, tylko ty i ja. Po odprowadzeniu jej do drzwi i pożegnaniu Natsuki zamyka drzwi. Z nieco większą siłą niż jest to normalnie wymagane do wykonania takiego zadania. Oho, wiedziałam, że będzie zła. W poprzednim odcinku już mówiłem, że ona będzie zła na nas. Jej uśmiech całkowicie zniknął. Och, masz przejebane. Ach, więc... Jak ci minął dzień? Wezwałbym posiłki, ale właśnie wyszły za drzwi. A jakoś czuję, że to może jeszcze bardziej pogorszy sytuację. Możesz tak coś powiedzieć, co się leży na sercu, ale wyjaśnić, a nie krzyczeć i się na mnie wydzierać i mnie obrażać? Tak z góry poproszę? To jest dopiero piorunujące spojrzenie, jak dziewczyna, która nie ma nawet 5 stóp wzrostu, może być tak przerażająca. Co o tym sądzisz? O czym? Miło spędziliśmy czas, jestem zadowolony. Zanim mnie rozerwiesz, jest coś, co muszę powiedzieć. Naprawdę muszę uważnie dobierać słowa, ale co? Przyjrzyjmy się faktom. Sayori nie zrobiła nic złego, podeszła, żeby się przywitać. Natsuki weszła w tym momencie, to wszystko. Ona po prostu przesadza, zgadza się. Prawda? Nie, to na pewno nie to. Jestem tego pewien. Nic się nie działo. Jesteśmy najlepszymi przyjaciółmi. Natsuki po prostu musi się wyluzować. Poza tym znam Sayori dłużej. Właściwie to całe moje życie. Będzie musiała przyzwyczaić się do tego, że moja najlepsza przyjaciółka jest dziewczyną. Byłoby tak samo, gdyby jej najlepszy przyjaciel był facetem, prawda? Szczerze mówiąc, najbardziej imponującą częścią tej sprawy jest to, że wciąż prowadzę wewnętrzny monolog, kiedy ona stoi i czeka, aż się odezwę. I naprawdę to mówię. Kiedy przychodzi co do czego, potrafię być bardziej cierpliwą osobą, jaką znam najbardziej. Ja tylko naprawdę cenię je obie. Tak czy inaczej muszę to naprawić, co mam powiedzieć do cholery? Biorę głęboki oddech. W końcu chyba muszę obronić Sayori albo przeprosić. To jest jeden z trudniejszych wyborów, Krzej. Moi drodzy, to jest jeden z wyborów, który powoduje tak naprawdę najważniejsze decyzje w grze, bo nie ukłamując, ja musiałem osobiście sprawdzić, bo ja teraz wam wszystko powiem oczywiście, jak ja bym zrobił, tutaj nie będę nic przed wami ukrywał. Ja specjalnie chcę dla was zrobić, żeby była to dobra ścieżka Natsuki i musiałem upewnić się odnośnie tego wyboru tutaj, bo nie byłem do końca pewny, bo ja według moich odczuć, jakim ja jestem człowiekiem i co ja uważam za dobre i złe, ja bym bronił Sayori. Dlaczego? Bo nie uważam, że Sayori zrobiła coś złego. Jest naszą przyjaciółką. Siedząc po prostu tylko przytuliła. Znamy ją od dzieciństwa. Nic romantycznego nas z nią nie wiąże. Nic z nią nie chcemy robić. Po prostu jest zwykłą przyjaciółką. A Natsuki jest bardzo, bardzo, bardzo zazdrosną osobą i to mi się bardzo w niej podoba. Więc ja ze swoich odczuć na pewno bym wybrał, żeby bronić Sayori. To nie podlega żadnej dyskusji u mnie i jestem 100% pewny, że ja bym tak zrobił. Lecz niestety chciałbym, żeby Natsuki chociaż raz w życiu dostała szczęśliwe zakończenie. Żeby była szczęśliwą osobą. I wiem, żeby osiągnąć dobre zakończenie, to musimy ją przeprosić. Więc moi drodzy, ja zrobię to i ja ją przeproszę, ale będę się z tym kłócił wewnętrznie ze sobą. Po prostu chcę wam zaprezentować dobre zakończenie w tej grze. Więc niestety od tego momentu nie będę grał już na ślepo. Te pierwsze wybory, które robiłem, były jeszcze na ślepo, tak zgadzałem się z nimi.
A teraz już od tego momentu muszę niestety was przeprosić, że nie będzie to na ślepo, że chcę dobre zakończenie specjalnie osiągnąć. Pierwszy sezon Blue Skiesa był full na ślepo. I widzieliście, jak się skończyło z Yuri. Nie chciałbym, to, żeby to samo spotkało z Natsuki. Chociaż raz niech ona będzie szczęśliwa, więc... Ja ją przeproszę, chociaż mówię z góry, moim zdaniem to jest zła opcja, to jest podporządkowanie się osobie, to jest robienie dla niej wszystko. Oczywiście przeprosiny w jakim stopniu należą się Natsuki, ale nigdy w życiu za to, co teraz było, bo to jest wszystko jej wina i ona jest tą gorszą osobą. Jedynie, że poprzez przeprosiny ona zrozumie, że jest zbyt zazdrosna, ale to nadal nie usprawiedliwia tego, że my jesteśmy pantoflem i zachowujemy się źle i niedobrze w stosunku do naszej najlepszej przyjaciółki Sayori, więc ja ją przeproszę, ale z góry mówię, że to jest osobiście moim zdaniem zła odpowiedź. Ja naprawdę mi przykro, Natsuki. Wiem, że zrujnowałem ci dzień, ale to przepraszam. Mam udawać kogoś innego tylko dlatego, żeby druga osoba czuła się lepiej? Moim zdaniem najlepszy związek, nie najlepsza osoba do związku jest taka, przy której możemy być sobą. Możemy być tacy, jesteśmy naprawdę, nie musimy udawać kogoś innego, więc jeśli nasz progenista musi się powstrzymywać od naturalnych, od naturalnego zachowywania się i przytulenia najlepszej przyjaciółki, bo znamy ją tyle lat od dzieciństwa, tylko dlatego, żeby dziewczyna nie była zła, to moim zdaniem jest złe. Tak nie powinno być. Mój dzień. Chcesz zrzucić całą winę na mnie? Okej. Okay. I teraz ty starasz się zrobić, że ty jesteś tą najlepszą, ty nic nie zrobiłaś, ty w ogóle jesteś pokrzywdzony, wszystko to jest moja wina. Tak to też nie działa, moja droga. Chyba nie myślisz, że jestem zdenerwowana, bo nasze plany się zmieniły, prawda? Więc co? Chyba nie jesteś aż tak głupi, co? Tak, no i najlepiej mnie jeszcze obrazić, co? Zamiast wyjaśnić, to teraz to jest takie na zasadzie domyśl się, idioto. No, miło. Zatrzymałem się. Jestem pewien, że czas mojego suchego humoru już dawno minął. Wow. Ciekawe, jakby się czuł, gdybym tak samo traktował ciebie, Yuri. Przepraszam, a jak ja cię traktuję źle? Nie wiem, i czemu do Yuri teraz nagle wyskakujesz? Ja w ogóle nie rozumiem tego, co ty mówisz. Bez sensu jest to, co w ogóle ty mówisz, Natsuki. Och. Przepraszam, że sprawiłem, że poczułaś się gorsza od Sayori, ale... Come on, jak możesz się poczuć? Czy ja całowałem Sayori, żeby miałeś powód się poczuć gorzej? Naprawdę zależy mi na tobie, Natsuki. Więcej niż słowa mogą wyrazić. Może nie znam jeszcze tak dobrze, jeśli mam być szczery, ale wiem, co czuję. Ja po prostu... Przez chwilę pysk Natsuki pogłębił się, ale potem jej wyraz złagodnie łzy zaczęły spływać po jej twarzy. Nie rozumiem, dlaczego to robi, skoro i tak nie spędzamy razem czasu, kiedy jesteśmy sami. Ale co ja zrobiłem złego, kobieto? Czy obojętnie czekaliśmy na ten dzień? Czy tylko ja myślałam, że to miało być romantyczne? Okej, spoko, ale to... Mamy wyrzucić najlepszą przyjaciółkę za drzwi i powiedzieć nie, sorry, teraz spędzam czas z moją dziewczyną. Jasne, można tak zrobić, ale... Come on, to jest przyjaciółka. Z nią też się dużo nie widuje. To nie jest tak, że spędzamy z nią każdą chwilę i każdy dzień. Moim zdaniem można spędzić wspólnie razem czas, tym bardziej, że nie spędziliśmy go całego dnia, tak sądzę, i teraz mamy wieczór na przykład tylko dla siebie i możemy go spędzić bardzo miło i najpierw mogło być zabawnie, miło, przyjaźnie w gronie naszej trójki, a teraz może być romantycznie. Ja nie widzę w tym żadnego problemu, każdy jest szczęśliwy wtedy. A nie, mam powiedzieć Siri, dzięki za czekoladki, ale sorry, za chwilę przyjdzie do mnie Natsuki, więc nie spędzimy dzisiaj czasu. I przepraszam, jak często mam jej to mówić? To tak też nie działa, każdy ma też obowiązki na głowie, więc nie każdy jest w stanie zatroszczyć się o drugą osobę i tylko z nią spędzać czasu. No, musimy podzielić nasz czas dla wielu osób i dla wielu czynności, więc nie mogę jej wyrzucić tak o życia. Świetny sposób na pokazanie, że ci zależy. Wow, super. Ja jestem najgorszy. Hej, daj spokój, to trochę ostre, nie sądzisz? Oczywiście, że mi na tobie zależy. Nie wiedziałam, że Sayori przyjdzie dzisiaj, a ja nie mogłem jej od tak po prostu wyrzucić. To prawda. Ona nic nie mówi. Jesteś dla mnie naprawdę wyjątkowo wysoki. Proszę, nie myśl ani przez chwilę, że przekładam Sayori ponad ciebie. Wyciągam rękę, żeby ją objąć, ale ona mnie odtrąca. Miło. Nie chcę być teraz przy tobie, potrzebuję trochę czasu. Super. Czemu wszyscy są zazdrośnie Sayori? Come on! By to przemyśleć.
Aha, czyli jedna rzecz, która ci we mnie nie pasuje, już chcesz przemyśleć pewnie na związek cały. Gratuluję, kobieto. Nasuki odwraca się w stronę drzwi i ani razu nie spoglądając na mnie. Sorry, moi drodzy, ale dla mnie to było trochę żałosne i... Ja lubię, kurczę, Natsuki pod takim względem, ale teraz tutaj zachowała się okropnie. Nie wiem, nie bardzo mi nie pasuje. Zapraszałem ponownie, jej pracuję w sklepie. A studia? Nauka? Klient wychodzi z zakupem. Szczerze mówiąc, tak jak przytłaczające było moje pierwsze kilka godzin, myślę, że dostosowuję się do szybko. Właściciel zostawił mnie nawet, żebym zapatrywał półki, podczas gdy on sprawdza, jakie rzeczy w biurze. Pokazał mi, jak przetwarzać zamówienia, obsługiwać płatności gotówką i kartą oraz obracać się i zaopatrywać półki. To szalone, jak wiele uda nam się osiągnąć w ciągu godziny. Zaczyna mi się, że ten stary facet jest geniuszem. Czuję się trochę dziwnie, będąc tutaj tak szybko po tym, jak mama zasugerowała mi znalezienie pracy. Nie zdawałem sobie sprawy, że znalezienie jej będzie tak łatwe. Ale to akurat dziwne, ciężko jest znaleźć dobrą pracę. Ale czy to jest dobra? Z drugiej strony to nie tak, że sklepy mają ogromną ilość ludzi, którzy chcą zacząć, prawda? Tak czy inaczej, właśnie jestem. Całkiem proste rzeczy, nic zbyt wymagającego. Nie dość, że dobrze wykorzystuję swój czas, to jeszcze pracuję, dostaję pieniądze, które mogę wydać na co tylko chcę. Normalnie dwie pieczenie na jednym ogniu. A to jest fajne i na przykład ja jestem za tym, żeby każdy miał swoje pieniądze i albo mieć kieszonkowe, albo na przykład pracować i zarabiać. No, nie chodzi mi, żeby chodzić do pracy, na przykład robić jakieś czynności, za to dostawać pieniądze, bo na przykład ważne jest, żeby umieć organizować pieniędzmi, bo większość osób po prostu nie umie. I wszystkie pieniądze, które mają, to po prostu wydają od razu i potem żałują, że nie mają pieniędzy, muszą prosić. Nie jest nic złego, żeby na przykład poprosić rodziców o pieniądze. Nie, ja nie uważam tego za złe, to jest nawet okej. Ale trzeba mieć takie coś, że okej, chcę mieć to, to jeśli chcę mieć to, to muszę zrobić to i to i czy ja na pewno tego potrzebuję, żeby, wiecie, nauczyć się nie kupowanie bzdet. Tak jest moje podejście. Pomaga mi to, dość szybko zaadaptowałem się do tej roli, przynajmniej według starego faceta, którym jest mój szef. Gdyby tylko Natsuki mogła mnie zobaczyć. Nadal z nim nie rozmawiałem, odkąd wczoraj wyszła. Nie odpowiedziała na moje SMS-a i nawet ich nie przeczytała. Ale? Może rzeczywiście musimy poświęcić trochę czasu na przemyślenia. Jeśli mną tak to wstrząsnęło, to nie wyobrażam sobie, jak ona się czuje. Choć boli mi to, że to mówię, a ona ma rację. Musimy nauczyć się ufać sobie nawzajem. Ale to ona ci nie ufa, przecież ty jej ufasz, come on. Skłamałbym, gdybym powiedział, że nie tęsknię za nią w tej chwili. Ja bym nie tęsknił. Z rozmyślań wyrywa mnie wchodzący klient. Jezu, to pewnie jakiś kulturysta. Jest masywny. Witam, w czym mogę pomóc? Duży mężczyzna po prostu wzrusza ramionami, bierze z półki kilka batonów proteinowych. Nic nie mówię, tylko kładzie trochę gotówki na ledzie, po czym wychodzi. Po odliczeniu wychodzi dokładna suma gotówki. Patrz, ile często tu jest. Maniery poszły w las. Wesołem wróciłem do swojej pracy. Przynajmniej bym chciał, ale coś różowego przykuło mój wzrok przed sklepem. Natsuki? Wszędzie poznałbym tę fryzurę. Czy tata jej kupował batony proteinowe? Wychodzę za ladę i szybkim krokiem zmierzam do drzwi. To ona. Pewnie sprawdza, co mi słychać pierwszego dnia. Nie mogę jej już zobaczyć. Typowo, musiał uciec. Ja tylko ją zobaczyłem. Kiedy chce, potrafi poruszać się dość szybko. Mam tylko nadzieję, że nie będzie miała znowu kłopotów. Bardzo coś sądzę, że to był jej tata? Choć bardzo chciałbym, żeby została, nie chcę naciskać na ten temat. Wystarczy wiedzieć, że przyszła się ze mną zobaczyć. To dobry znak, prawda? Ale może nie przyszła do ciebie konkretnie. Dzięki temu, że nie było gdzieś zbyt tłoczno, nie żebym wiedział, co to jest zajęcie. To jest pomysł. Ciekawe, co by się stało, gdyby zrobił się tłoczno. Pożałowałbym tych słów, oczywiście, więcej pracy. Kto wie, każdy pracownik handlu detalicznego... I jak się wkrótce przekonałem, nie ma się czego obawiać, tylko gigantycznego pośpiechu. Okej. Jest noc, kiedy wrócisz do domu? Mamo, wracaj, nie chcę już pracować. Gdzieś na początku marca, konferencja kończy się wcześniej, ale ja muszę jeszcze wrócić do domu. Loty międzynarodowe trwają wieki. Przynajmniej przymierzasz mile lotnicze, prawda? Tak, to jeden z niewielu plusów. Zanim zapomnę, jak ci minął pierwszy dzień?
Całkiem nieźle. Szef chyba naprawdę mnie lubi. Mam nadzieję, że wiesz, że jestem z ciebie bardzo dumna. Nawet jeśli są to tylko 2 lub 3 godziny tygodniowo w niedzielę, dadzą ci cenne doświadczenie życiowe. Okej, czyli tylko w niedzielę. 2-3 godziny, okej, tygodniowo. Spoko, taka trochę dorywcza. Na pewno bardzo minimalną ilość kasy za to zrobimy, to jest pewne. Ale okej, dobra, jeśli tak mamy pracować, to jeszcze na przykład byśmy pracowali w sobotę i w niedzielę po 3 godziny tygodniowo, co zajmie nam 6 godzin w tygodniu. Spoko. Okej, sądzę, że zarobimy na swoje jakieś pierdoły takie. Okej, git, jak najbardziej. Tak, to było wspaniałe. Nauczyłem się sortować gotówkę, zaopatrywać półki, rotować towar. Zostawił mnie nawet samego na pół godziny. Praktycznie słyszę uśmiech mojej mamy po drugiej stronie linii. Więc ma w ciebie wielką wiarę. Jeśli się sprawdzisz, możesz mieć nawet przyzwoitą pracę po kończeniu szkoły, jeśli nie doskonałe referencje. Referencje ze sklepu? Okej. Życzę ci powodzenia. Mam nadzieję, że twoja następna zmiana pójdzie tak dobrze jak pierwsza. Dzięki, mamo. W porządku, kochani. Moja taksówka już jest. Do usłyszenia wkrótce. Kocham cię. Ja też cię kocham, mamo. Do zobaczenia. A przynajmniej z jedną osobą nam się układa. Wow, to trwało dłużej niż się spodziewałem. Kiedy moja mama była ostatnio w domu, oboje zawarliśmy umowę. W każdą sobotę dzwoniliśmy do siebie, rozmawialiśmy o życiu przez pół godziny. Jak na razie działa to naprawdę dobrze. To jest najbliższy kontakt z moją mamą od czasu rozwodu. Na poziomie emocjonalnym. Fizycznie jest w Europie. Tam nie jest tak źle. Ważne, że z nim utrzymujesz kontakt. W każdym razie rozmawialiśmy dzisiaj przez prawie 2 godziny. Musiała wcześniej wstać, by pomóc w umówieniu spotkania z kupcem. Pójdą na brunch. Mówiąc o tym, 2 godziny mam ochotę na naleśniki. O, ja cię też bym zjadł z bananem i czekoladą. Dziwne pragnienie. Szczególnie biorąc pod uwagę, że jest prawie 9 w sobotnią noc. Tyle przez te wszystkie rozmowy o brunchu, które prowadziła mama. Niezależnie od tego jestem głodny. W grzebaniu po szafkach udaje mi się znaleźć resztki mieszanki do naleśników. Doskonale. Puk, puk. Co to? Czy ktoś stoi pod moimi drzwiami? No, tak, inaczej by nikt nie pukał. Kto to może być w sobotnią noc? Podchodzę do drzwi, otwieram je. Aha. I wracamy do cudownego życia i pobitej Natsuki. Nie lubię takich widoków. Naprawdę nie lubię. Ale zabrzmi to trochę mega ofensywnie, to co ja powiedziałem. A wielu osobom z wam się to może nie spodobać, ale ciekawe podejście ma Natsuki. Nie dość, że się pokłóciła z nami i musiała przemyśleć parę rzeczy, ale jak stało się coś złego, to przyszła do nas. Nie do swoich przyjaciółek. Nie, przyszła do nas. Tylko ja uważam to za lekką hipokryzję, że jak coś się dzieje złego, to pójdę do niego, ale tak to nawrzeszczę na niego i będę zła na niego, nie będę się odzywać. Poza tym ciekawe, o co chodziło z tymi batonami i sądzę, że jej tata nie dość, że nie ma pieniędzy i tak dalej, to jest właśnie tym umieśnionym gościem i trochę jest się też na niej wyżywa, tak jak kiedyś to było mówione. Co jest, kurwa? Natsuki nie odzywa się od 2 dni, odkąd powiedziała mi, że potrzebuje trochę czasu, a teraz... Natsuki, co ci się stało? Ja... Zanim zdążyła skleić pełne zdanie, pada na kolana i płacze. Klękam, żeby ją ściskać. Nie! Paranoja w dotykaniu, no to też przez ojca. Odsuwa mnie od siebie, przez co upadam na plecy. Au. Podnoszę się i patrzę na nią całkowicie zdezorientowany. Po raz kolejny zaczyna płakać. Chcesz wejść do środka? Nie patrząc na Mikiego głową na tak. Woli wyciągam do niej rękę, którą ona z wahaniem przyjmuje i wstaje. Tutaj ja mogę się jej dobrze przyjrzeć, a to co widzę wywołuje we mnie falę gniewu i strachu. Podbite oko, krew cieknąca z nosa, zatrapania na twarz. Wprowadzam ją do salonu, gdzie zajmuje miejsce na kanapie. Pójdę po wodę i czysty ręcznik. Kiwa głową, cały czas odwrócona do mnie plecami. Przygrażając wargę, tłumię wzbierające we mnie uczucie, by przyciągnąć ją do siebie. Moje ciało jest w stanie odrętwienia i szoku, kiedy wędruję po kuchni. Co? Jak to się stało? Wiem, że muszę być ostrożny przy Natsuki, ale Boże, widząc ją w takim stanie... Znasz, że ma problemy, ale najgorsze jest to, że protagonista słyszał tylko o problemy o pieniądzach w jej rodzinie, a nie, że się ojciec na niej wyżywa, więc to może być szok, naprawdę.
Już jestem. Podaje ręcznik szklankę, odstawia wodę na stół i wyciera twarz ręcznikiem. Dzięki. Siadam obok niej. Przestaje szlochać, ale nadal chlipie, a na jej twarzy widnieje plama łez. Kiedy już skończyła, kładzie ręcznik na stole i chwyta szklankę. Siadam obok niej niezręcznie, gdy wypija całą szklankę jednym łykiem. Podobiasz coś, co się stało? No nie masz wyjścia. Przyszłaś do mnie, nie możesz teraz nie mówić, nie wyjaśnić niczego. Co powinienem powiedzieć w takiej sytuacji? W porządku? Tak, wszystko w porządku. Ale to wciąż boli. Twoje oko? Ona przytakuje. Chcesz lodu? Przytakuje. W porządku, zaraz wracam. Masz, weź go. Natsuki szybko go wyciąga i przykłada do oka. Dzięki. Czy ty możesz mówić? Natsuki zacisnęła pięści w gniewie, ale potem wzięła głęboki oddech i rozluźniła się. Nie masz wyjścia. Przepraszam. Za co? Za okłamywanie cię. Okej, słucham. Jej głos zaczyna się łamać, a w oczach pojawiają się łzy. Czyli mówisz o zaufaniu i tak dalej, a sama mnie okłamywałaś. Hipokryzja. Ej, nie musisz mówić, jeśli nie chcesz. Musi, nie ma wyjścia, sorry. Przyszła do ciebie twoja pobita dziewczyna i ma nie mówić, co się stało? To trochę rozumu. Nie, zasługujesz na to, by wiedzieć. Wiesz, jak mówiłem, że moi rodzice się rozwiedli? Tak. To było kłamstwo. Miło. Dararegor. Moja mama nie żyje. Och. Natsuki, tak bardzo przepraszam. To nie twoja wina. Ona zginęła w wypadku samochodowym, gdy miałam 13 lat. To nie było jakoś strasznie dawno temu. Mój tata nie mógł sobie z tym poradzić. Razem prowadzili sklep. Wszyscy to zrobiliśmy. Pieniądze zawsze były trochę ograniczone, ale po śmierci mamy było wiele gorzej. Tata był bardzo zestresowany, więc znowu zaczął pić. Jest teraz taki podły, zawsze krzyczy i takie tam. Nie zawsze by taki był. Okej, więc ty i twój tata jesteście w trudnej sytuacji, rozumiem to i przykro mi. Alkoholizm też zawsze powoduje do biedy, więc... Nie chcę mówić, że alkohol jest zły, bo nic nie szkodzi wypicie trochę ilości alkoholu od czasu do czasu. To nie jest złe. Szczególnie w gronie znajomych, ale nigdy tego nie przesadzać. Potem on ci to zrobił. Na co go odwróciła wzrok? To oczywiste, że nie chcę powiedzieć na to pytanie. A i tak kiwa głową. Dlatego nie chcę nic robić fizycznie. Jest na cuki, tak mi przykro. Może powinniśmy zadzwonić na policję? Nie. Znowu przeżywamy przez to samo. To samo się dzieje, co w Exit Music Redux. I znowu jej ojciec jest napakowanym byczkiem. I przepraszam, i co? Mamy zostawić tą sprawę? Niech cię krzywdzi? Co, znowu będziesz pomyślała, że uciekniesz cokolwiek? Come on! Policja jest dobrą opcją. Nie dzwoń na policję. Hej, uspokój się. Ja tylko... Nie obchodzi mnie to. Nigdy więcej tego nie mów. Nie może być konfidentką? Ale Natsuki, jesteś w niebezpieczeństwie. Jeśli choćby pomyślisz o zadzwonieniu, zrywam z tobą na miejscu. Szantaż? I dlatego, moi drodzy, ja nie do końca lubię Natsuki. Nie podoba mi się ten wątek jej z jej problemem. I to wszystko jest tak, moim zdaniem, jest to proste do rozwiązania i można to w łatwy sposób rozwiązać, a to tak się strasznie komplikuje. Przepraszam, nie chciałem tego powiedzieć. Tylko nie dzwoń na policję. On jest dobrym człowiekiem, słowo. Dobry człowiek, który pije i krzywdzi cię. Nie wiem, czy to jest prawda, ale... To tylko jednorazowa sprawa, naprawdę. I dlatego masz fobię do przytulania, bo teraz tylko raz się uderzył. Nie gadajmy o tym, dobra? A co mamy zrobić? Natsuki, drogo, będzie jeszcze gorzej, jeśli w sprawę zaangażuje się policja. I tak już wystarczająco dużo się dzieje. Wzdycham. Jeśli nalegasz, Natsuki dotknęła z ulgą. Dziękuję ci. Ja zakładam, że nie chcesz wracać do domu. Naprawdę powinnam. Natsuki, ale wątpię, żeby się przejął, jeśli wrócę w nocy. Ja też nie chcę wracać. Tak, właśnie myślałem. Możesz wziąć moje łóżko, ja was na kanapę. Nie, z porządku, ja was na kanapę. Jesteś pewna? Tak, to i tak twoje łóżko. Nie możemy razem? Come on. W porządku, twój wybór. W kuchni jest jedzenie, jeśli chcesz. Czy jest coś jeszcze, czego potrzebujesz? Jest dobrze. W porządku, do zobaczenia. Nie będziecie mi robić naleśników? Dobranoc. Dobranoc. I tak po prostu ja bym siedział z nią i nią się trochę zajął.
ma problemy, a ty idzie spać. Come on, wracam do swojego pokoju. Jezu. Tydzień naprawdę przybrał nieoczekiwany obrót. Pocieszyłbym Natsuki bardziej, ale po prostu nie wiedziałem, co powiedzieć. Cóż, wątpię, by wiele osób w mojej sytuacji wiedziało, co powiedzieć. Poza tym nie wygląda na to, żeby chciała mnie w pobliżu. Nie mogę jej jednak za to winić. Nigdy by nie pomyślał, że jest tak źle. Patrząc na to z perspektywy czasu, jest to tak oczywiste. Nie chcę być fizyczna. Jej ojciec bije ją na litość boską. Nadal ciężko mi to zrozumieć. Po prostu nie mogę wierzyć, że to prawda. To wydaje się takie dziwne, nawet niewiarygodne. Nawet jeśli słyszysz o takich rzeczach w wiadomościach, nigdy nie myślisz, że przydarzy się to komuś, kogo znasz. Ale to się dzieje naprawdę. Co dokładnie mam zrobić? Szczerze mówiąc, myślałem, że pójście na policję byłoby najlepszym wyjściem. Pod jakim względem oczywiście. Ale to tylko wkurzyło Natsuki. Dlaczego ona nie chce pomocy? Nie rozumiem tego, nic z tego nie rozumiem. Muszę się przespać. Jest bardzo źle, moi drodzy. Ej, teraz nagle idziemy od razu do szkoły. Szkoda, że nie ma wyjaśnione rano rozmowy, spędzenie czasu trochę z Natsuki. Czy to jest łatwe do rozwiązania sytuacja? Nie, ani trochę, ale... A było tak fajnie, już tak mi się zaczęła podobać ta droga Natsuki. A tu lecimy znowu do tego samego trochę, co było w Exit Music. Ach, Darargo, jak się masz? W porządku, jesteś pewien? Nie brzmisz dobrze. Cóż, zazwyczaj jest dobrze. Coś nie tak? To tylko licealne sprawy. Ach, rozumiem. Proszę usiąść, mam wolne, porozmawiajmy o tym, nie ma opcji. Dobrze, brzmi świetnie. Sakura siada z powrotem na swoim miejscu, a ja zajmuję miejsce obok niego. Sięga do biurka i wyciąga puszkę z napojem. Trzyma pan wodę gazową w swoim biurku? Ma... Pan to ma dobrze. W rzeczy samej. Oboje śmiejemy się z żartu Sakuraja. Więc co cię dręczy? Cóż... Teraz o tym myślę, to może być trochę, wie pan, osobiste? Tak. Wyżalanie się osobiście do nauczyciela, nie uznaję tego za dobre posunięcie, dlatego, bo wszyscy wiemy, jacy są nauczyciele, nauczyciele w tych czasach, więc... Mamie powinieneś mi to powiedzieć, a nie. Cóż, dziel się tylko tym, czym czujesz się komfortowo, w porządku. To tylko problemy w związku. Och, racja, związki w szkole średniej. Aha, widzę, że już ci się nie podoba temat o rany. Tak, wiem. To jest interesujące. Jest jedno słowo na to. Byłem w wielu związkach, szczególnie w szkole średniej. Przyznaję, że wszystko one poniosły srumą klęskę, ale to nieistotne. Podoba mi się. Jeśli chcesz mojej szczerej rady, to komunikacja jest kluczowa. No to wiemy, ale moja druga połówka jest trochę... zła. Jeśli masz problem w związku, powiedz jej o tym. Czy ona się na mnie nie wkurzy? Cóż, nie. Nie, jeśli powiesz to we właściwy sposób. No tak, rozmowa z kobietą to jest, wiecie, macie taką kółko wyboru, na przykład jak w Mass Effectie i musicie wybierać dobre opcje. Tylko problem jest taki, że są same złe odpowiedzi, jedna neutralna. Dobrych praktycznie nie ma, rzadko się pojawiają, więc naprawdę stopanie po naprawdę cienkim lodzie. Czy to nie odnosi się do wszystkiego, co dotyczy związków? Ha, tak, to prawda. Cóż, jeśli naprawdę masz problem, to powiedz coś. Nie wiem jednak, czy powinien coś powiedzieć. Ona jest teraz w trudnej sytuacji i... Och, okej. Chyba rozumiem, co panu chodzi. Panu, do mnie per pan? Nie musisz iść dalej, jeśli nie chcesz. Kiwam głową. Nie będę cię naciskał bardziej niż już to zrobiłem. Ale jako nauczyciel dorosły powiem tak. Jeśli przyjdzie co do czego, Dararegor, jedź do dorosłego. Okej, dorośli więcej w życiu przeszli, ale nie zawsze... Znaczy, nie możemy iść do pierwszego, lepszego, dorosłego, tylko moim zdaniem powinniśmy się sięgać rad osób, które mają jakieś doświadczenie i są osobami inteligentnymi, bo trzeba to powiedzieć, nie każda osoba dorosła jest inteligentna i większość dorosłych osób są idiotami. Mówię tutaj pod względem i rodziców często, i rodziny, i nauczycieli, i kogokolwiek naprawdę, więc nielicznych rad powinniśmy się słuchać, nie wszystkich, moi drodzy. I często rady, które są dla nas też dobre, nam się nie podobają, bo nie zawsze wszystko to, co jest dobre, nam się podoba, jest łatwe. To trzeba też pamiętać. Wiemy, jak zwyczajnie głupio to brzmi, ale zaufaj mi. Ale ty jesteś tylko dzieckiem. Nie myśl, że dasz sobie radę ze wszystkim sam. To jest prawda. Nie bójmy się prosić o czyjąś pomoc. Byłem taki, jak ty myślałem, że nie potrzebuję żadnej pomocy, że sam sobie ze wszystkim poradzę. Nauczyłem się na własnej skórze, że to nieprawda. Naprawdę?
Tak, naprawdę. Szkoła średnia nie zmieniła się zbytnio. Może poza tym, że teraz patrzą nauczycielom jeszcze mniej. No, to znaczy proszę się rozejrzeć, to szkoła jest trochę tania. Oczywiście, że tak, to szkoła publiczna. Jest ładniej niż tam, gdzie ja chodziłem. Naprawdę taki pan chodził? Chodziłem do prywatnej szkoły, wiesz lub nie, będąc szczerym, nigdy nie lubiłem nauczycieli. To powód, dlaczego zostałem nauczycielem. Chciałem być przeciwieństwem tego, kim byli moi nauczyciele. Czy się nim stałeś? Chyba tak, wszyscy cię lubią. Przepraszam, że tak pojechałem po bandzie. Chyba mi się wymknęło. Ale to dobrze, trzeba być szczerym. Nie, jest w porządku. Cieszę się, że został pan nauczyciel. Jest pan jeden z moich ulubionych, szczerze mówiąc. Hej, dzięki, Dara Regor. Nie mów tego nikomu, ale jesteś jeden z moich ulubionych uczniów. Fuck, słodko. Ha, nauczyciele mają swoich ulubieńców. Mają. Pomimo tego, co wszyscy mówią, wszyscy mamy ulubieńców. I mniejszych ulubieńców. Na przykład... Tego nie musisz wiedzieć. Nie powiesz mi, kogo nie lubisz. Która jest godzina? 2 minuty. To? Za tyle mam kolejnego ucznia, który będzie potrzebował pomocy. Powinieneś chyba wracać na lunch. Wyganiasz mnie? O, to prawdopodobne. W porządku, więc miłego weekendu, sensei. Zajmij, Darego. Pamiętaj, o czym rozmawialiśmy. I odrób pracę domową. Tak. Oczywiście. Dobrze. Ha, uwielbiam tego gościa. Jest prawdziwym człowiekiem, z którym można porozmawiać. I to prawda, fajnie się do nas tworzył, moim zdaniem był mega fajny, ale moim zdaniem na przykład nauczyciel z Katawy Soju jest dużo, dużo lepiej zrobiony i fajniejszy. Rzadki widok w tej szkole. Kiedy się odwróciłem do strony drzwi, za rogiem pojawia się znajoma twarz. Hej, Dara Regor. Shiori! Czego chcesz? Rzadko cię widzę. Co tam, Shiori? Idę do nauczyciela, a ty dokąd? Ja idę na LAN. O, z tą różowłosą dziewczyną, tak? Czy plotki za szybko nie idą do przodu? Tak, z nią. Czy to twoja dziewczyna? Nie? Tak. Wow, naprawdę? Co, zdziwiona, że mogę mieć dziewczynę? Hamuwa. Tak, to coś zaskakującego? Troszeczkę. Hamuwa! Mam nadzieję, że ty chłopaka nie masz. Hej. Tylko się zmądroczę, ale to dobrze dla ciebie. Za nic w świecie nie mogę zdobyć chłopaka. Hehe. Cierp teraz. Jeśli cię to pocieszy, nie mam pojęcia, jak Natsuki się we mnie zakochała. Ładna jesteś, Shiori. Za tą twarzą jak u Sakurajego. Może to po prostu szczęście? Czasami tak jest. W każdym razie muszę iść. Do zobaczenia. Może my się umówimy? Proszę, nie masz tyle problemów pewnie. Pa. Nie ma opcji, że się z nim umówię. Nie ma takiej kuwa opcji możliwości. Jest środa. Super, cieszmy się, że jest środa, moi drodzy. Skaczemy w czasie jak cholera, trochę da się pogubić. W tym mozie wątki takie... Trochę codziennego życia są odstawione na bok. To niedobrze, chciałbym zobaczyć takie wątki codziennego życia. A nie tylko takie najważniejsze i z nich skleić całą historię. No ale dobra, moi drodzy. Mam nadzieję, że się wam podobało. Kończymy. Mam dosyć trochę Natsuki. Zaczyna mi się trochę przypominać Exit Music, a to się robi bardzo niedobra. Więc dziękuję wam za oglądanie. Mam nadzieję, że się wam podobało. Zachęcam was do komentowania, lajkowania, subskrybowania. I zapraszam was na więcej odcinków z Doki Doki Blue Skies. A teraz, moi drodzy. Adiós.